tak naprawdę ten konkurs, czy nam się to podoba, czy nie, został zamknięty w pierwszym półroczu, w czerwcu. Wygrał go Leo Messi. Jeśli ktoś nie wierzy mi, to niech zaufa bukmacherom, którzy praktycznie nic nie płacą za zwycięstwo Messiego, a za zwycięstwo Lewandowskiego płacą fortunę. To nie są naiwniacy, żeby aż tak się mylić. Nie, moim zdaniem Robert Lewandowski złotej piłki nie dostanie, ale ma szansę na bycie w tej najlepszej trójce. Ostatnie tygodnie ma fantastyczne, ale myślę, że żeby dobić do tej trójki, no to będzie musiał podtrzymać formę. Wydaje mi się, że jest szansa na to, żeby ta hegemonia Cristiano Ronaldo i Leo Messiego została przerwana. Wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała gra Roberta Lewandowskiego w najbliższych kilku tygodniach. Jeżeli jeszcze przez 3-4 tygodnie będzie zachowywał taką skuteczność jak ostatnio, to sądzę, że wryje się gdzieś tam w głowy wszystkich dziennikarzy i innych ekspertów, którzy głosują, i może wreszcie oni też będą chcieli takiej małej odmiany, szczególnie że Leo Messi jest kontuzjowany, Cristiano Ronaldo też nie gra aż tak wybornie jak w zeszłym roku, więc to wszystko gdzieś tam fajnie się puentuje w taki sposób, żeby Polak zajął pierwsze miejsce. Mocno w to wierzę. Myślę, że nie zdobędzie. Zasługi to w piłce musi być rzecz wymierna, czyli to muszą być liczby. Myślę, że Messi jest poza zasięgiem, ale dla mnie jest fajne to, że Robert w ogóle, że mamy Polaka, który jest w stanie nacisnąć na odcisk tym dwóm największym, i wydawało się kiedyś, że jest Messi, jest Ronaldo i długo, długo nie ma nic, i Robert świetnie tę lukę wypełnił. Myślę, że ma duże szanse Robert, żeby wygrać rywalizację z Neymarem czy z Suarezem, choć oni też zdobyli potrójną koronę, ale tą końcówkę roku nie mają tak wybitną i działającą na wyobraźnię jak Lewandowski, więc myślę, że szansa na trójkę jest, co i tak będzie dla Roberta takim olbrzymim sukcesem i osiągnięciem. To przyzwyczajenie do Ronaldo, do Messiego jest ogromne, a pierwszym w kolejności do tego, żeby przełamać ewentualnie hegemonię tych dwóch piłkarzy, to jest Neymar, tak przynajmniej mi się wydaje, bo on i w Barcelonie miał bardzo dobry sezon i finał Ligi Mistrzów w jego wykonaniu był dobry. Jest to zawodnik bardzo, bardzo spektakularny, no i też otoczony i mający większe takie wsparcie medialne, tak bym to określił również, a wiele się za tym kryje, ale Robert Lewandowski, to co powiedziałem, jeśli będzie miał tę końcówkę sezonu, listopad, przynajmniej równie dobry jak wrzesień i połowę października, to kto wie.